Dziesięciu najlepszych hakerów na świecie, 10 Robert Tapan Morris, konstruował pierwszego w USA robaka komputerowego. Robak dokonał znacznych szkód, gdyż nie działały poprawnie wbudowane w niego ograniczenia. Za sparaliżowanie internetu poprzez zagrożenie wielu maszyn skazany został na trzy lata obserwacji sądowej, karę pieniężną, a także prace społeczne. 9 Adrian Lamo miejsce zamieszkania zmieniał bardzo często, a działania hakerskie prowadził z kafejki internetowej, komputerów w bibliotekach czy też komputerów uniwersyteckich. Jego działania dotyczyły w głównej mierze Odszukiwania, niedociągnięć i słabych punktów w sieciach komputerowych włamał się m.in. do Bank of America czy New York Times. Za włamanie właśnie do New York Timesa został skazany na 24 miesiące sądowego dozoru, a także kilka miesięcy aresztu domowego. Obecnie omawiany haker pracuje jako dziennikarz. 8. Kevin Poulsen. Jest to wybitna jednostka związana ze światem hakerskim i jeden z najbardziej znanych krakerów na świecie. Dokonał włamania do stacji radiowej, która organizowała konkurs, w którym można było wygrać samochody. Aby zgarnąć nagrodę, używał fałszywych nazwisk. W 1995 roku został skazany na karę pozbawienia wolności na 51 miesięcy. Współcześnie Kevin Poulsen pomaga zwalczać internetową pornografię dziecięcą i pedofilię. 7. Jonathan James dokonał włamania do komputerów Departamentu Obrony USA. Na jego koncie jest także włamanie do NASA. Jonathan James z obawy przed karą za swoje działania popełnił samobójstwo w 2008 roku. 6. Kevin Mitnick oskarżono go o włamania do ważnych systemów komputerowych w USA. W swoich włamaniach korzystał z zastosowania inżynierii społecznej. Wyrok pozbawienia wolności odbywał się w zupełnym odosobnieniu, a nawet po wyjściu na wolność jeszcze przez jakiś czas miał zakaz korzystania z internetu. Sporo osób uważa go za pozytywną postać, która sprzeciwiła się bezwzględnym korporacjom. 5. Tsutomu Momura pomagał w odszukiwaniu i namierzaniu omawianego wcześniej hakera Kevina Mitnika. Początkowo działał jako haker, ale obecnie jest zatrudniony w centrum komputerowym w San Diego. Pracuje ponadto jako konsultant FBI oraz wojsk lotniczych USA. Jego ojciec zdobył nagrodę Nobla. 4. Gary McKinnon oskarżony został o włamanie do amerykańskich komputerów wojskowych oraz NASA. Twierdził on, że zobaczył na serwerach NASA zdjęcia UFO, które nigdy nie były przekazane do wglądu publicznego. Zdiagnozowano u niego chorobę związaną z autyzmem. 3. Jonathan Bruce Postel. Jest to zdecydowanie pozytywna postać i biały kapelusz wśród hakerów. Brał udział w tworzeniu projektów TCP i IP. Jest jednym z kluczowych twórców internetu. Zmarł w 1998 roku. 2 William Enjoy jest to programista amerykański oraz jeden z najważniejszych twórców korporacji Sun Microsystems. Zajmował się projektowaniem m.in. języka programowania Java oraz systemów Solaris. Jeden Richard Matthew Stallman stworzył normy etyczne i prawne dla ruchu związanego z wolnym oprogramowaniem, jako innej możliwości w stosunku do programów o kodzie zamkniętym. Richard, za swoją aktywność w zakresie informatyki, został odznaczony licznymi wyróżnieniami. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!